Święto Trzech Braci, a drugiego dnia na cieszyńskiej scenie, na cieszyńskim rynku wystąpiła m.in. Wanda i Banda. Działo się, pani dała czadu na tej scenie, tej energii nie zabrakło dzisiaj. No tak wyglądają nasze koncerty, po prostu lubimy grać. Publiczność w Cieszynie super. Dla mnie w ogóle ta wycieczka do Cieszyna to też wycieczka sentymentalna, bo tutaj wiele lat mieszkał mój wujek, który no, odszedł od nas, ale jest jeszcze jego rodzina tutaj. I to jest dla mnie wielkie wspomnienie, a poza tym 25 lat temu pamiętam, że grałam tutaj koncert bez gitarzystów, bo miałam w składzie wtedy jednego gitarzystę i klawiszowca i gitarzysta mój nie dojechał po prostu na ten koncert. I to było coś niesamowitego i żeby wypełnić czas tego koncertu właśnie wujka poprosiłam, żeby wszedł na scenę. I wszedł? Wszedł, bo on świetnie śpiewał. On zresztą swego czasu bardzo mi pomógł dostać się do szkoły, wynajmowałam mieszkanie u niego w Poznaniu. Także to jest dla mnie miejsce absolutnie sentymentalne i Rycho był fantastycznym człowiekiem. Kilka lat temu też byliśmy tutaj w teatrze, w takiej wersji na dwie gitarki z jednym z moich gitarzystów. Też było przesympatycznie, także Cieszyn kojarzy mi się jak najlepiej i jestem zadowolona z tego koncertu. Bardzo dobrze przygotowana impreza, świetny dźwięk, no i doskonała publiczność. Naprawdę, naprawdę wyrobieni ludzie, którzy słuchają, wiedzą co jest o czym, dlaczego warto było dla nich grać. Ja też mam takie wrażenie, że pani muzyka łączy pokolenia, bo bawili się starsi, młodzi. No, bo to jest taka sztuka właśnie, jak się ma dobre utwory, które wytrzymują próbę czasu. To jest ważne, nie? No to wtedy tak właśnie jest, że ludzie sobie w tych rodzinach pokazują, zobaczcie, a myśmy słuchali czegoś takiego i nagle te młodsze pokolenia się na to łapią. Poza tym Siedem Życzeń, serial, który wiecznie jest gdzieś tam emitowany, powtarza się, on nam łapie kolejną publiczność. A poza tym ja bardzo dbam o każdy rodzaj publiczności, o młodszych i o starszych. Widzieliście ten koncert, to widzicie, staram się mieć kontakt po prostu z ludźmi, bo bardzo to lubię i to do mnie wraca, ludzie mi to oddają. I to jest ważne. Czy ja mogłabym prosić o pozdrowienie naszych widzów w portalu ox.pl? Cześć, tutaj Wanda Kwietniewska, zespołu Wanda i Banda. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich widzów portalu ox.pl. Śmiało na portę i...